Cześć, dzisiaj wyjątkowy filmik. Filmik, w którym opowiadamy Wam o takich naszych ulubieńcach wszechczasów, jeśli chodzi o Avon, więc bez zbędnego przedłużania, moi ulubieńcy. Zdecydowałam się na ten produkt, to jest Makeup Magix Prep and Set Spray. On w tej chwili został przygarnięty przez linię MAC, natomiast wcześniej on był m.in. w takim opakowaniu. I to jest spray, którym możemy spryskać buzię przed nałożeniem makijażu. Wtedy mamy taki, mówiąc dosłownie, lepszy poślizg na buzi, lepiej rozkłada się podkład. Albo możemy spryskać nim już skończony makijaż, żeby zdjąć nadmierną pudrowość z twarzy i żeby go bardziej utrwalić, żeby on lepiej wyglądał, bardziej naturalnie. Bardzo go lubię, jest niedrogi, jest bardzo wydajny. Uważam, że jest jednym z lepszych na rynku i jest właściwie zamiennikiem wielu bardzo drogich tego typu sprayów. Drugi mój ulubieniec, który absolutnie wodzi prym, jeżeli chodzi o moich ulubieńców w Avon, to jest oczywiście zapach Avon Attraction. Stoi cały czas koło mnie, poprawia mi humor. To jest zapach, który był sygnowany przez Justynę Steczkowską, który jest przepięknym, seksownym, kobiecym zapachem, jak dla mnie, i na dzień, i na noc. Jest bardzo zmysłowy, jest bardzo kobiecy, lekko słodki, ale przy tym wyrafinowany. Serdecznie Wam go polecam, jest przepiękny i wiele, wiele osób już nim zaraziłam. I trzeci produkt, na który się zdecydowałam, to jest produkt z pielęgnacji, czyli A New Clinical Infinity Lift, czyli system do liftingu oczu. Tutaj mamy żel do górnej powieki i krem do dolnej powieki. To jest krem, który ma bardzo bogaty skład, m.in. kofeinę, która likwiduje opuchliznę pod oczami i wspomaga też likwidację cieni pod oczami. Niewiele marek, naprawdę Avon jest jedną z nielicznych na światowym rynku, która przygotowała propozycję właśnie do górnej, do dolnej powieki. My bardzo dbamy o ten obszar, ale zapominamy często o górnej powiece, a to jednak fałd tej skóry tutaj na górze z biegiem czasu opada i oko, wiecie, zaczyna wyglądać najbardziej zmęczone. Więc super, że tu mamy propozycję żelu, który jest dość lekki na górną powiekę. Ja bardzo lubię ten krem używać na dzień, przed nałożeniem makijażu, nakładam cieniutką warstwę kremu pod oko i nie za grubą warstwę też żelu tutaj wklepuję sobie w górną część powieki. Czas na moje bestsellery. Myślę, że nie zaskoczę Was tutaj tym, ponieważ o tych produktach mówię cały czas, pojawiały się nie raz, nie dwa w moich filmikach czy w ulubieńcach, ale wspomnę o tym jeszcze raz, bo są to naprawdę sprawdzone przeze mnie kosmetyki, których używam cały czas i cały czas tylko domawiam nowe, bo zużywam je. To są kosmetyki, które po prostu zużywam do końca. Wizażyści zazwyczaj mówią, że kosmetyki nie są do zużywania, tylko do używania. Ja natomiast mam kilka kosmetyków, które zawsze zużyję do końca i zamawiam kolejne, i to są właśnie te trzy kosmetyki. Pierwszy to oczywiście mój naj, czyli kredki. Kredka żelowa MAC. Jest to kredka, którą już dobrze znacie. W wszystkich kolorach jej używam, najczęściej w czarnym. Jest to kredka, która zastyga dość wolno, więc łatwo się nią pracuje. Używam jej jako bazę, czyli najpierw rysuję kredką kreskę lub pokrywam całą powiekę. Później rozcieram pędzelkiem i gruntuję ją cieniem, w zależności od tego, jaki chcę uzyskać efekt, jaki makijaż, czy to ma być ciemny cień, czy jakiś kolor intensywny, czy coś z błyskiem. Jest to świetna baza. A druga kredka to Lux i ta kredka zastyga szybciej. Ma z drugiej strony gąbeczkę, co ułatwia aplikację i od razu rozcieranie. Nie musicie mieć w jednej ręce kredki, w drugiej pędzelka. Tutaj macie wszystko na miejscu. Tych kredek używam codziennie. Naprawdę codziennie do każdego makijażu. I tylko sobie zmieniam, jeżeli jaśniejszy makijaż, to kredka brązowa, jeżeli mocniejszy, to kredka czarna. I używam jej też jako solo, czyli po prostu do wyrysowania kreski, i jest świetnym rozwiązaniem, naprawdę. Wszystkim, którym poleciłam, to wszyscy są zadowoleni, nikt nie ma żadnych uwag. Kolejny ulubieniec, kolejny bestseller to kredka Cień w kredce MAC i jest to ten odcień wanila. Dlaczego? Ponieważ najczęściej mój makijaż dzienny to jest taka jasna, cielista powieka, ewentualnie trochę rozświetlona, tuż na rzęsach,
I tyle, jeżeli chodzi o sam makijaż oczu. Nie jest to bardzo skomplikowany makijaż, a taka kredka i ten kolor powoduje wyeliminowanie zasinienia na powiece. Jeżeli nałożymy taki waniliowy kolor, to nasza powieka, mimo że ten makijaż jest taki bardzo, bardzo delikatny, to już ten kolor pokrywa to zasinienie czy zmęczenie i od razu wydajemy się bardziej wypoczęte. Więc to jest ekstra sprawa dla osób przede wszystkim, które lubią delikatne makijaże, ale też sprawdzi się jako baza pod makijaż ciemniejszy, więc bez obaw, w zależności od tego, jakie cienie później użyjecie, ale tak jak mówię, nawet jeżeli jest to delikatny makijaż, to jest świetna sprawa. I ostatni ulubieniec, który bardzo często u mnie się przewija w filmikach, to jest Busted. Tuż pokazuje go w dwóch wersjach, ponieważ ta czerwona jest klasyczną wersją, natomiast tu jest wodoodporna. Są to też te same oczywiście substancje, te same tusze, te same szczoteczki, natomiast różni się to tym, że ta jest wodoodporna, naprawdę mocno wodoodporna, bo mogę spokojnie pomalować się na basen i nic kompletnie się z makijażem nie stanie po seansie całym na basenie. Świetny tusz, który ma silikonową szczoteczkę, świetnie wyczesuje rzęsy, przeczesuje, nie ma żadnych grudek, nie są te rzęsy takie, wiecie, oblepione. Każda rzęsa jest idealnie wytuszowana. Później możecie dokładać warstwy, co pogrubi rzęsy, więc każdy efekt można osiągnąć tym tuszem. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, więc to są moje bestsellery, moi ulubieńcy, których Wam polecam serdecznie, bo na pewno będziecie zadowoleni, tak myślę. I oczywiście czekam na Wasze komentarze, czy tak jak i moje ulubieńcy, tak się sprawdziły u Was. Dajcie znać. Ulubieńców, których chciałam Wam tutaj pokazać, wybierałam pod kątem tego, których kosmetyków najczęściej i najdłużej używam. I pierwszym z nich jest paleta Mocha Latte, którą uważam za jedną z najbardziej uniwersalnych palet, jakie są dostępne. Mamy tutaj jasny brąz, który możemy użyć zarówno do oczu, jak i do konturowania twarzy, jak i do brwi, co jest mega fajne. Cień rozświetlający jako rozświetlacz do kości policzkowych albo wewnętrznych kącików. Ciemniejszy cień również do brwi albo do oczu i coś połyskującego na środek powieki. Jest to najbardziej uniwersalna paleta, jaką znam i bardzo Wam ją polecam. Wystarczy Wam jedna, żeby zrobić makijaże na różne okazje. Kolejnym kosmetykiem, który uważam za bardzo, bardzo dobry jakościowo, są kredki z serii Lux. I mam tutaj kredkę brązową i czarną, obie tak samo lubię i są to, powiem szczerze, bez żadnego ściemniania, są to najlepsze kredki, jakie kiedykolwiek stosowałam tego typu, czyli miękkie, żelowe do rozcierania na linię wodną. Zachowują się pięknie, są mega napigmentowane, pięknie się rozcierają, jak już zastygną, to są nie do ruszenia. Moim zdaniem najlepsze kredki na rynku i potwierdzą to dziewczyny, więc to jest najlepszy dowód, że te kredki są tak bardzo dobre i polecam Wam naprawdę je kupić, bo na pewno będziecie zadowolone. Kolejną kredką, ale już nie do oczu, tylko do ust, jest konturówka z Avon i mam tutaj akurat konturówkę Nude, ale mówię w imieniu wszystkich odcieni, bo konturówki z Avon są jednymi z najlepszych konturówek, jakich próbowałam. I świetnie sprawdzają się zarówno jako kontur, jak i wypełnienie całych ust jako matowa pomadka, która jest bardzo trwała, bo konturówki zazwyczaj są trwalsze od pomadek, więc nic, tylko polecam, bo są naprawdę mega jakościowo i świetnie się noszą. Jakoż miękkoholiczka, oczywiście muszę wspomnieć o pomadkach. Mam tutaj dwie, których używam najczęściej. Są to moje ulubione pomadki Avon. Pierwsza to nudziak idealny, nazywa się Blush Nude.
Nude. Jest to przepiękny odcień w kolorystyce brudnego różu. Uwielbiam na każdą okazję. Natomiast drugi kolor to również róż, troszeczkę intensywniejszy, ale nadal utrzymany w kolorystyce Nude. Jest to Pure Pink z serii matowej. Uwielbiam te dwie pomadki, polecam Wam, bo na pewno będziecie zadowolone. Są to takie uniwersalne pomadki na każdą okazję, więc polecam. I ostatnim ulubieńcem z tych najulubieńszych jest zapach Attraction. Wygrał Attraction, najczęściej go używam, używam go praktycznie codziennie. Jest to aktualnie mój ulubiony zapach, zawsze czuję się w nim bardzo kobieco, bardzo pewnie siebie, więc tak, jeżeli szukacie takiego kobiecego zapachu na co dzień, który nie przytłacza, to jest właśnie to, co musicie sprawdzić i wiem, że Hania jest również jego ogromną fanką.